kolorowego. Pewnie. Pewnie ja już mówiłam. Właśnie zapomniałam. Właśnie wyciągnęłam, ale nie powiedziałam. O oleju migdałowym. To jest skarb, bo on jest i dla mamy, i dla dziecka. Wspaniały produkt. Tutaj mamy olej ze smoków migdałów firmy Essent. To jest firma, która jest na polskim rynku praktycznie najdłużej. Mają bardzo dobre te oleje. I tak, dla mamy to do smarowania na przykład brzucha. Po tą bieli najlepiej jeszcze pod prysznicem, jak się stoi. Ta skóra wtedy nie robi się taka bardzo napięta, tylko jest miękka, dosyć dobrze do działa. Jak chodzi o rozstępy, to tak naprawdę wielu producentów obiecuje cuda, że jakiś tam krem marki X albo Y sprawi, że nie będzie rozstępów. Niestety to nie jest prawda. W pierwszej ciąży smarowałam się bardzo, bardzo drogim kremem i rozstępy wyszły olbrzymie na całym brzuchu. W drugiej ciąży już się nie smarowałam żadnym kremem, tylko olejem, żeby mnie nie swędziało, nowe rozstępy się jakieś tam nie pojawiły, może jeden, no bo już ich było dużo, to wiadomo, to się miało pojawiać. Co jeszcze można zrobić z tym olejkiem? Można korzystać z niego do masażu krocza, żeby po prostu krocze się zrobiło bardziej elastyczne, prawda Jolu? Wtedy od 36 tygodnia ciąży naprawdę to jest też już się promuje i to ostatnio jak to zdanie wróciłam, że też przez jakiś czas się mówiono, później nie mówiono, a teraz znowu położne są zobowiązane, żeby informować swoje ciężarne, że od 36, 30 z tymi malinami, ten 35 tydzień masować sobie krocze dokładnie z olejkiem migdałowym. Pochwa, krocze, bez paniki, bez wstydu, masować sobie krocze. Nie, bo to tak. Różny mamy stosunek do swoich narządów. Ja się wiosła tak wbojony trochę, że później kobiety się boją, no to zrobię coś złego, a właśnie trzeba siebie zadbać, bo jasne. Jeśli to krocze nie będzie zadbane właśnie... Jest dokumentowane, że fajnie wpływa na elastyczność krocza później i czy nawet później po porodzie już też to fajnie dochodzi do formy. Tak. Może uda się uniknąć pęknięć i cięcia, nie? Może się udać. Później co dalej? Dziecko się urodzi, olejek ze słupkich migdałów też świetnie na skórę dziecka. Można stosować do masażu, można stosować po kąpieli. Ta skóra wtedy też nie jest taka wysuszona. I co jest najlepsze, tym olejkiem wcale nie jest drogi. Bo taka butelka wystarczy naprawdę na długo, 100 ml, a to koszt jest około 10 zł. Gdzie jak się porówna jakieś kosmetyki, no po prostu w drogeriach, to... Tak, rzeczywiście, bo ja tutaj mam kupione 39 zł. Za 250 litrów, 39 zł? No, u nas 20. No, za taką dużą przepłaciłaś. No właśnie. Więc mówię, do masażu dziecka, do nawróżenia.